Pacjenci Szpitala Wojewódzkiego nr 3 w Rybniku mogą odetchnąć z ulgą. Po dwóch miesiącach od 1 sierpnia oddział chirurgii wznowi działalność. Z powodu braku lekarzy pacjenci rybnickiego szpitala musieli szukać pomocy w innych placówkach. Szukałam gdzieś indziej. I gdzie udało się znaleźć? W Knurowie. A teraz oddział będzie z powrotem przywrócony od 1 sierpnia. Jak pani jako pacjentka na to zareagowała? No, znalazłam swojego chirurga. Tutaj urzęduje. Także jestem zadowolona. Słyszałam, że specjaliści wracają do Rybnika znowu. Dobrze? Bardzo dobrze. Brakowało tego oddziału? Oczywiście. Przed zawieszeniem oddziału na 3 miesiące pracowało na nim 7 lekarzy, którzy potem złożyli wypowiedzenia. Teraz ich liczba zwiększy się do 14. To dlatego, że cały 14-osobowy zespół lekarzy odchodzi z Wodzisławskiego Szpitala Powiatowego. Sami lekarze twierdzą, że szpital wojewódzki daje im dużo większe możliwości, jeżeli chodzi o wykonywanie procedur medycznych i rozwój zawodowy. I to wydaje się, że była kwestia decydująca. No nie ukrywam też, że duża część tych lekarzy pochodzi z Rybnika, także to jest dla nich taki trochę powrót do domu. Przejście lekarzy do innego szpitala i co za tym idzie, zawieszenie oddziału chirurgii tym razem w Wodzisławiu Śląskim będzie dużym problemem dla pacjentów. Teraz to osoby z Wodzisławia i okolic będą musiały szukać pomocy w innych placówkach. Na pewno będzie problem, bo na pewno jak zamykają oddziały i tak ciężko nieraz się dostać było. Jak chirurgiczny to jest taki, no ciężko będzie, bo ja sama na chirurgii też leżałam. No, także no na pewno będzie źle. Bo chirurgia czy internat internistyczny to takie są najważniejsze, nie? Oddział chirurgii w szpitalu powiatowym w Wodzisławiu Śląskim z powodu braku specjalistów nie będzie przyjmował pacjentów od 1 sierpnia. Złożyłem wniosek do wojewody śląskiego z dniem 29 czerwca o zawieszenie tego oddziału, ponieważ chirurdzy, którzy do tej pory pracowali w tym oddziale, złożyli wypowiedzenia i nie mam możliwości zabezpieczenia obsady lekarskiej. Z uwagi na to jestem zmuszony taki wniosek złożyć i zawiesić pracę tego oddziału na okres 3 miesięcy. Jak informuje dyrekcja Wodzisławskiego Szpitala, trwają już poszukiwania lekarzy, tak żeby można było jak najszybciej wznowić pracę oddziału.